Śnieżna zima i góry to super duet. My spróbujemy jednak przekonać Państwa, że na nizinie zimą wcale nie musi być nudno. Sporo zimowych atrakcji czeka na Państwa w krainie Świętej Anny na Opolszczyźnie. Jakie to atrakcje? Sprawdzimy już za chwilę. Żeby na kulik się wybrać, to śnieg musi być, tak? Sprawa, tak. Musi być śnieg, bo inaczej kulik się nie odbędzie. W tym roku na razie śnieg, ta śnieżna pogoda dopisuje. Pani mówi, że w tamtym roku udało się zorganizować jakieś kuligi? Udało się zorganizować, było tylko 3 dni śniegu i praktycznie zanim żeśmy się umówili, to śnieg stopniał. Ale chętni byli, tak? Nie byli, tak. Byli chętni, tak. Zabawa, jest dużo śmiechu, grzane wino, miła atmosfera, piękne widoki, jak widać. Podczas kuligu, jak szybko można jechać? W zależności od tego, jaki jest woźnica. Ale pewnie będziemy mieli okazję się przekonać, że można jechać i szybciej na tych saniach. Pan Wilhelm Kopica. Woźnica rozważny, tak? Tutaj pani mówiło, że rozważny woźnica wiezie. Tak, no oczywiście to jest pierwsza sprawa, bezpieczeństwo tych, którzy się wiezie na kuliku. No i oczywiście bezpieczeństwo koni, to są dwie najważniejsze rzeczy. No prędkości są różne, w zależności od chodu, jaki osiągnie koń. No w kłusie gdzieś w granicach 12-14 km na godzinie, no a w takim galopie, no to prędkość może być duża, bo to już może być w granicach 30-40 km, to może sunąć spokojnie z takim zaprzęgiem kulikowym. Myśmy panią towarzyszyli tylko przez chwilkę. Jak długo jeszcze panie zamierzają się dzisiaj bawić właśnie na kuliku? Do jutra. Do jutra? Na pewno. No prosto do pracy. Prosto do pracy. Po kuliku, po ognisku. Tak. W takim razie miłej zabawy. Dziękujemy bardzo. Żeby pójść na sanki, potrzebny jest śnieg, prawda? Okazuje się, że nie zawsze tu, na Górze Świętej Anny, nawet gdy białego puchu brak, też można pozjeżdżać na sankach dzięki sile grawitacji. Różnica poziomów na torze pozwala maksymalnie rozpędzić sanki do prędkości około 35-7 km na godzinę. Dzisiaj jest piękny śnieg, także tutaj z tej górki można by pozjeżdżać normalnie, tradycyjnie sankami, ale ta zjeżdżalnia grawitacyjna pozwala na cieszenie się sankami także wtedy, kiedy śniegu nie ma. Można tutaj na sankach jeździć przez cały okrągły rok. Tak jest, jest to zjeżdżalnia całoroczna, obsługuje mnóstwo ludzi, głównie latem, w okresie wakacji. Największa frajda, ciepło, przyjemnie w koszulce. Super sprawa, zapraszamy. Twój gaz do tyłu. Więcej gaz. Jeszcze. Może jednak zrezygnuję. Na lato trzeba jeszcze trochę poczekać, za to taki zjazd zimą, jak widać, potrafi zmrozić krew w żyłach. Syn trzykrotnie, a pani tylko raz. Tylko raz. Niestety, bo się trochę boję, także wystarczy raz. Ale wrażenia? Wrażenia są fantastyczne, także polecam wszystkim tutaj, co przyjadą, także skorzystać z takiej atrakcji. No to i my korzystamy. Po harcach na śniegu nic tak nie rozgrzewa jak filiżanka gorącej herbaty. Ale herbata podana w takiej filiżance, malowanej w typowo opolski wzór, nie tylko rozgrzewa, ale też zachwyca. Chlubą Opolszczyzny jest ręcznie malowana porcelana. Tu w Przyworach, w filii Gminnego Ośrodka Kultury, tej sztuki można się uczyć pod okiem twórczyni ludowej, Agnieszki Okos.
Opaska porcelana jest jakby przeniesieniem motywów z kroszonek. Wyglądało to mniej więcej tak, że twórczynie drapały kroszonki, wszystko fajnie, ale po czasie one ulegały zniszczeniu, no jak to taki bardzo delikatny materiał, prawda, kruchutki. No i żeby zachować tą ornamentykę, ten wzór, wymyślono, że twórczynie przeniosą go na bardziej trwały materiał, taki jak porcelana. Jeszcze słowo o technice malowania. Doświadczone twórczynie używają zwykle stalówki w obsadce. Początkujący w tej sztuce, tak jak i nasza ekipa, malują pędzelkiem. Ja chciałam poznać naszą tradycję tutaj Śląska Opolskiego, dowiedzieć się, jak tworzono takie dzieła. Zainteresowałem się takimi kolorami i że tu najczęściej używane są kwiaty. Każdy twórca ludowy musi się podpisać. Czasem nawet po wzorze można poznać, kto wymalował, ale mimo wszystko lepiej, jak dla potomności zostanie ten napis. Żeby nasz wzór na porcelanie też się zachował, nasze dzieło trzeba jeszcze wypalić. A że używaliśmy farb do wypalania w piekarniku, to kubek tam właśnie trafi. Wzór na kubku jest już trwały, bo został wypieczony, a dzisiaj też będziemy piec opolski przysmak, czyli śląski kołocz. Chociaż będzie to taka wariacja na jego temat. Tu w piekarni Martin swoich sił w pieczeniu może spróbować każdy. Idziemy. Może na przywitanie fartuszek dla pani. Tak, żeby w kuchni tak, żeby się nie pobrudzić? Żeby tak było na piekarnianą i czysto. Tutaj jesteśmy w piekarni Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie. Ale tak naprawdę to my dzisiaj jesteśmy w takim specyficznym muzeum. Muzeum bez murów, tak? Bo to muzeum w Państwa wsi nie ma swoich stałych murów, nie ma ścian, ale ma tradycję, którą Państwo przekazują, zachowują od zapomnienia. Dokładnie, bo Muzeum bez murów to jest właśnie takie muzeum, gdzie nie ma eksponatów, których nie można dotykać, tylko przychodzi się, wszystko można obejrzeć, nauczyć się zrobić. Pieczenie kołocza to też jest tradycja tutaj śląska, tak, prawda? Dokładnie. Kołoczyki to jest wasz podstawowy taki wypiek, czy jeszcze co jeszcze pieczecie? Niekiedy mamy jeszcze bułki słodkie. Chleb? Niekiedy chleb jest, a niekiedy kołoczyki. Zachęcamy wszystkich do przychodzenia, do nauki właściwie pieczenia drożdżowego ciasta, bo to są tajniki takie zawiłe, musi być odpowiednia temperatura. Chłopcy już mają to opanowane w doskonałym stopniu, ale zapraszamy w szkoły, zapraszamy młodzież, ci, którzy chcieliby kontynuować jakieś śląskie tradycje, do przybycia tutaj na takie warsztaty integracyjne pieczenia kołoczyków. Podstawowa rzecz to oczywiście drożdże i musi być ciepło, żeby to wyrosło i było tego więcej. No i żeby było słodkie, to cukier. No i no żeby było dobrze też wyrobione, bo na przykład nie może być za twarde. Do tego jeszcze, żeby te kołaczyki były z czymś, to potrzebny jest ser albo marmolada, ewentualnie może być cynamon, z czym kto lubi. W kubku mam kafej, czyli po śląsku kawę. No i kosztujemy jeszcze ciepły kołoczek. A, przed chwilą upieczony. Ciasto jest mięciutkie. Do odwiedzenia krainy świętej Anny na Opolszczyźnie, poznania jej zwyczajów i turystycznych walorów zaprosiła Państwa lokalna grupa działania Stowarzyszenie Kraina Świętej Anny.
Sponsorem programu jest Stowarzyszenie Kraina Świętej Anny, opolska lokalna grupa działania, której celem jest promocja lokalnych zasobów turystycznych i kulturowych.